Dobra, dzień dobry, witam się z Wami w czwartek. W czwartek, słuchajcie, ja w czwartek zacznę vlogowanie, jeżeli chodzi o weekendowy vlog. Nie wiem jak stanąć, oczywiście kwestia światła, standard, po prostu wieczny, odwieczny problem. Patrzę właśnie na makijaż, usta, będę zmieniała usta, bo powiem Wam, że tak, tam jest, tam nie patrzcie, bo jest bałagan. Znaczy patrzcie generalnie, ale tak wygląda prawdziwe życie vlogera. Patrzcie. Cześć! Tak? Już się przywitałaś? No pokaż, jakim jesteś pięknym kotem! No zobaczcie, jak sobie leży Lalo. No, pokaż, jakim jesteś pięknym kotkiem. Tak? No powiedz coś do widzów. Na jedno oko. Pirace drogowy. Nic nie powiesz? Oj, jaka jestem śpiąca. O Boże, śpiący kot po prostu. Jak mi dobrze, tak? Ojej. Zobaczcie, to jest po prostu pieszczoch, tak? Kto jest pieszczochem? Dobra, starszy filmiku o kocie. Tutaj jak widzicie, oczywiście pranie się złożyło, tylko trzeba wynieść. Tamta sterta ciuchów to jest, bo się przebierałam do filmików. Pokażę Wam oczywiście miejsce pracy dzisiejsze. Ta-da! No jak vlog to vlog, także widzicie wszystko jak to wygląda. Tak wygląda moje miejsce dzisiaj z nagrywek. Tutaj właśnie robiłam makijaż. To mi służyło jako podstawka, to mi służy jako podstawka do lusterka. Także się dzieje, się dzieje. Jeżeli chodzi o pogodę, to poczekajcie, może Wam pokażę. Tu w ogóle widzę teraz, o, nawet fajne światło, spoko. Pogoda jest taka. Nie, nie wiem, czy coś widać, ale generalnie wydaje się być ciepło. Pokażę Wam jeszcze moje piękne róże, jakie dostałam. Kurde, ten nowy weekend. Zobaczcie. W weekend, a jakie piękne, jak stoją, muszę w ogóle dolać wody, bo już im wody brakuje. Słuchajcie, od wczoraj ile wody wypiły? Masakra, jakieś normalnie nieopite te kwiaty, masakrito. No i co? I zbieram się, słuchajcie, zbieram się, bo będę musiała spakować sobie rzeczy na wyjazd. Dlatego zaczynam od dzisiaj, bo jutro mam załatwianie spraw w Iwszym, załatwiam szkoły dzieciakom. Kurde, tak patrzę, coś mi się pić chce, ale już kawę piłam, może multivitaminę, słuchajcie, co zrobię. Albo multivitaminę i żelazo, nie wiem, co radzicie. Mam takie dwa, o, zestawy. Młodego skauta. No, także to sobie za chwilkę zrobię. Czekajcie, włos. Zaraz się też przebiorę. Jeszcze na vlogu Wam zrobię pokaz. Pokaz, przegląd albo zoom na, jak wolicie, na moją pielęgnację, czyli pokażę Wam moje wszystkie produkty do pielęgnacji, jakie ostatnio używam, bodajże od chyba, ja nie wiem, ale 3-4 przynajmniej miesięcy. Widzę, że tu mam tak mocno zarysowane, ale nie mam planu. Uwierzcie mi, że nie mam planu. Na żywo Wam mówię. Nie wiem, czemu tak w kamerze widzę teraz tu. Jakbym miała tutaj mocniej. I don't know. I really, really don't know, jak to moja z nią się śmiejemy. No, także to jest od piosenki tej. I really, really, really coś tam like you. Czekajcie, bo nie mogę wyjąć tabletki. Dobra. Nic się nie dzieje. To musiało mi spać. Także pakuję rzeczy na weekend, bo wracamy dopiero w niedzielę, więc trochę nas nie będzie. Na pewno będę chciała coś nagrać, więc muszę spakować statywy. Ten statyw, który tutaj mam do nagrywania vloga i statyw ten stojący do nagrywania czegoś stacjonarnie. Czekajcie, czy woda? Nie, nie ma wody. Jest woda ciepła, więc muszę z kranu. Dobra, już sobie nalewam. No i co? Będę musiała iść do garderoby i po prostu przygotować sobie jakiś ciuchland. No, zaraz też się przebiorę. Tu jeszcze mam znowu, widzicie, kosmetyki. Nie wiem, jak Wam to pokazać. O, tu na dole. Tam. Tam. Tam to są kosmetyki, słuchajcie, te do wyprzedaży. Z wyprzedaży. No, także tak wygląda życie vlogera. No nie ma to tamto, słuchajcie. Jest bałagan, jest normalna rzecz. Tutaj oczywiście starta ciuchów do przebierania się, bo wiecie, że nie mam koło siebie tutaj garderoby, tylko u góry, więc po prostu zniosłam kilka opcji, żeby nie biegać po prostu z każdą jedną pojedynczą.
No i co? Nagrałam wam dzisiaj filmik. Właśnie się, proszę bardzo, właśnie się konwertuje. Jak się skonwertuje, to zacznę przesyłać, a jak się prześle, to się zacznie przetwarzać. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dzisiaj udostępnić wam tą właśnie pierwszą część. Drugą część zacznę sobie dopiero później konwertować, ale też będę chciała, żeby ona była skonwertowana i przesłana jeszcze na YouTube'a, ale nie udostępniona, bo zrobię to wam na weekend. Bo tak jak mówię, mnie nie będzie, więc muszę zadbać o Was. Nie wiem, czy przyjdę z live'em, bo nie wiem, czy mi internet pozwoli, chyba że gdzieś będę w dobrym miejscu i się podepnę. Ale prawdopodobnie mamy w planie, słuchajcie, zaraz będę też ścierać usta. Mamy w planie, słuchajcie, pojechanie do Cheltenham, także będę w Cheltenham, pobiegamy sobie troszeczkę po sklepach, mam ochotę na coś kosmetycznego, niedużego, niedrogiego, ale na coś nowego. Nie wiem skąd, nie wiem czemu, ale takiego shoppingu kosmetycznego mi bardzo brakuje. No i właśnie chcę o to zadbać, bo później nie wiem, kiedy będę miała taką okazję. Także to na przyszłą sobotę, czyli nie na ten weekend, tylko na przyszły, bo w ten mnie nie ma, planuję właśnie spotkanie z dziewczynami. Będzie to takie pożegnalne, niestety, spotkanie, bo tak jak mówię, 4 tygodnie tylko tutaj jeszcze będę. Więc spotkanie w sobotę będzie chyba, słuchajcie, z Monią i Kasią, a w poniedziałek z Gosią. Także mega, mega się cieszę, że się spotkamy, ale nie cieszę się, że to już będzie nasze ostatnie póki co spotkanie przed wyprowadzką. No i co? I będzie pakowanie gratów. I po kolei już myślę, że chyba tydzień po tygodniu będę chyba coś wywozić, żeby nie było sytuacji, w której wiecie, przyjedzie się raz i po prostu się wszystkiego nie zabierze, bo nie ma takich szans. Także spakuję część i po prostu się to już teraz zabierze, a kolejną część za tydzień i za tydzień i za tydzień. No, tak jak mówię, są 4 tygodnie, więc na 3 nawet razy myślę, że spokojnie wystarczy, nawet na 2 razy by wystarczyło. Także zostawię tylko ciuchy takie, których będziemy chodzić, kosmetyki, które po prostu tutaj najczęściej używam i tyle. No, a resztę będę już pakować, żeby potem nie tracić czasu. Więc tyle u mnie, więc wyprowadzka pełną parą. Ja się cieszę. Czy dużo osób mnie pyta, czy nie boję się zmian, jak tam zmiany. Ja się nie boję zmian. Jeżeli one mogą być lepsze, to no zazwyczaj ludzie zmieniają w swoim życiu coś, żeby było lepiej. Nigdy nikt nie zmienia czegoś w swoim życiu z lepszego na gorsze, więc każde zmiany jakby dają coś lepszego, więc no zobaczymy, czy to będzie lepsze. Natomiast wydaje mi się, że będzie przez chwilę pewnie trochę schodów, ale myślę, że będzie lżej, myślę, że będzie spokojniej, a spokój ducha chyba jest bardzo ważny, a jak nie najważniejszy. Także zdrowie to podstawa, a uwierzcie mi, że nerwy i stresy na zdrowie mają taki wpływ, że po prostu tragedia, naprawdę. Dobra, ja wypijam, słuchajcie, moje multiwitaminy. Czekajcie. Jedyne, czego nie lubię, to ten kwasek taki. Ach, aż wygina normalnie usta. Dobra, to przebieram się i zaraz chyba się jeszcze do Was odezwę z drugą tą częścią. Znaczy to będzie chyba trzecia część. Ja już nie wiem, jak tam podzielę, bo tą część, co teraz Wam zgrywam, to jest część pierwsza. Więc teraz nie wiem, czy to, co teraz nagrywam, dołączę do tej poprzedniej, czy nie. Bo nie pamiętam, ile mi jeszcze z tamtej zostało. Robiłam Wam makijaż, tak jak mówię. Ten, który właśnie teraz widzicie, znaczy nie wiem, czy cokolwiek widać, ale mam nadzieję, że tak. Nie wiem, bo światło raz jest, raz go nie ma, jest takie fisiujące. Mi się to bardzo podoba, to jest pomarańczo-różo, także miks 2 kolorków, bardzo, bardzo mi się podoba. No i co? I to jest godzina, słuchajcie, 14. Ja Wam nagrałam filmik, teraz nagrywam vloga. Ten vlog raczej, chociaż nie, ja go chyba nie wiem, czy będę połączać. Nie wiem, czy go będę łączyć z tą poprzednią częścią, dlatego że tamta była taka troszeczkę bardziej stacjonarna, bo malowałam się z Wami i testowaliśmy też, robiłam Wam test tego produktu z Eveline do tego powiększającego rzekomo usta, z tym takim hialuronem na usta. A teraz jest taki pogadankowy, więc w sumie połączę ten chyba jednak z tym takim, jak będziemy w Cheltenham, bo tak jak mówię, będziemy biegać. Tutaj mój kaptur, to się nie przejmujcie, wybrałam właśnie kaptur ten od katanki tej z Shein, którą po prostu uwielbiam. Musiałam go wyprać, bo był taki, wiecie, od podkładu po prostu, ja tego nie cierpię, dlatego nie lubię też podkładów.
No i co? Tu torba jeszcze oczywiście z rzeczami, które będą wkrótce na rozdanie. Dlaczego czekam? Dlatego czekam, bo wiem, że będę musiała wysyłać, a wysyłki niestety kosztują, więc właśnie dlatego stoją te rzeczy, ale spodziewajcie się, ja już mówiłam, że się z Wami czymś będę dzielić, już się częścią podzieliłam, ale jeszcze wciąż coś dla Was mam. Także może jakiś konkurs zrobię po powrocie, po weekendzie albo jakieś rozdanie, jeszcze nie wiem. Coś zaplanuję, mam coś... Mam jakiś taki, wiecie, w głowie plan, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak mi to wypali. Tak jak mówię, chciałabym bardzo móc coś zakupić z nowości kosmetycznych. Czaję się na pewno na pewne rzeczy nowe, sorry, z Revolution, dlatego że widziałam te mgiełki, chciałabym jedną zapachową, jeszcze nie wiem którą, ale chyba tą ogórkową bym się skusiła, jeżeli by... Pachniała ogórkiem ładnie, a nie tak chemicznie, więc tak, na pewno ten taki glitter, coś tam glue chyba, czyli coś w deseń tego z NYXa, też jest z Revolution za 4 chyba bodajże funty, ja Wam wklejałam nawet zdjęcia na Instastory. Co tam jeszcze było? I pomadki. Pomadka mi się podoba w takim czerwonym, kurewskim kolorze. Słuchajcie, taka soczysta czerwień z Revolution Pro. I one były teraz o 50 chyba bodajże procent, czy coś takiego. Także prawie chyba tam z 6 funtów na chyba 3 albo z 5 na 2,50 i już nie pamiętam. W każdym razie wiem, że są w promocji, też Wam wklejałam na Instastory tą informację. No i co, idę do garderoby, muszę się jakoś przyodzieć, w ogóle się dzisiaj muszę jakoś ubrać, aczkolwiek powiem Wam, że strasznie mi się chce jechać w dresie, no. Więc wcale nie zdziwię się, jak pojadę w tym dresie, dlatego że no tak jest najluźniej, wiecie, tak swobodniej w ogóle, a to jest tylko do auta, potem i tak idziemy zaraz spać, bo Tomek będzie tu późno z dziećmi i w sumie jak my jeszcze wrócimy, to już będzie w ogóle całkiem późno, także to będzie gdzieś godzina jakaś 10 pewnie, mniej więcej 10-11, więc bardzo późno, a jutro rano załatwianie spraw, a w sobotę planuję, tak wstępnie dzisiaj rozmawialiśmy, się go pytałam, że może byśmy wyskoczyli do Cheltam, także bardzo, bardzo bym chciała. Wiem, że jest jedna z Was z Cheltam, która też pisała do mnie, że może jakaś kawa. Chyba nikt był, Tynka, Tanka, coś takiego, teraz nie pamiętam. Przepraszam, że nie pamiętam i mylę, ale wiem, o kogo chodzi mi. Także na pewno kiedyś, może nie teraz, bo mówię, my będziemy tak przejazdem, przelotem, że tak powiem. To będzie takie, wiecie, vlogowanie, no chyba, że przypadkiem się gdzieś tam spotkamy, to chwilę możemy zamienić. No, chwilę możemy zamienić słowo, bo będziemy z dziećmi, wiecie jak to jest, także ja nie będę tak sobie luźno, ale szykuję właśnie taki vlog, więc znowu coś nagram, na pewno coś nagram na mieście, bo będę chciała szybciej wyruszyć. Także taki plan, mega się cieszę, że spędzimy weekend tam, bo już tego miejsca mam coraz bardziej dosyć, serio. No, paznokcie cały czas się trzymają, nic się nie dzieje, nic nie odpryskuje, nic nie odpada. Uwielbiam te paznokcie i chyba zakupię je teraz w sobotę jeszcze raz, bo było długo, długo była taka przerwa, że nie było ich na stanie, tych czerwonych. Ja nie wiem, czy to są dokładnie te, co ja już miałam kiedyś, ale na pewno są podobne bardzo. Opakowanie wyrzuciłam, co prawda, tylko woreczek zostawiłam. One się nazywały Almond coś tam i chyba Raspberry Crush, o ile się nie mylę. I koszt to funt, także mega, mega super. Zobaczymy, może zrobię sobie ciemniejsze usta za chwilę i się przyodzieję w coś i się do Was niebawem odezwę z powrotem. Także do usłyszenia. Będą bloopersy. Hejo, hejo, witam się z Wami już z trasy. Z brygadą. Jest brygada, jest Tomasz, ale patrzcie jaki. Ale mamy, wow! To tam brygada, jest Klaudia, jest Oskar, nie widzę Gracjana, może i to lepiej. Jest też, także wszyscy się witają. Lajkujcie! Idziemy do McDonalda! Idziemy do McDonalda, idziemy do Maka na wieś Maka. Co? Ale czad, patrz, ale mega! No tego to nie przewidziałam. Także w tym hałasie ja tylko chciałam Wam nagrać, że jesteśmy, słuchajcie, wy w trasie. Dojeżdżamy prawie, że już można powiedzieć do celu. I co? Będziemy się przechodzić, przejdziemy się na pewno z psem na spacer i zobaczymy, gdzie są szkoły, żebym ja jutro się nie zgubiła, wiecie o co chodzi.
trudno. Będę szła co prawda bez psa, ale z tylko dzieci, także też się mogę zgubić. No, ale będzie nam raźnie, jak się zgubimy, to w trójkę. No i co? I dzisiaj już się nic nie będzie działo, raczej nie będę już wam nagrywać. Jak będziemy tam sobie szli, to już jest tak jakby czas dla nas. Odezwę się do was po prostu z jakimiś informacjami jutro, jeżeli takowe będą, a jak nie, no to po prostu w sobotę. W sobotę, bo będzie taki luźniejszy dzień i trochę więcej będę mogła wam pokazać. Tym bardziej, że jeżeli nam się uda ziścić plan, czyli pojechać do Cheltenham, to będzie super ekstra fajnie. Więc wtedy na pewno wam nagram, ale mi się podoba ten zachód słońca, piękny. O, ale czad. Ale ładny. No, a tego nie zaplanowałam, ale patrzcie. Narzekałyście ostatnio na tło, to teraz macie piękne tło. No. Super. No, także co, ja się z wami dzisiaj żegnam, odezwę się do was już raczej jutro. Żegna się z wami Agnieszka. Dobra, także do usłyszenia jutro, czyli niebawem. Bajo! Bajo!